Witam w drugim z materiałów, w których wykorzystuję grę wydawnictwa Taktyka i Strategia Fulford Stamford Bridge Hastings 1066, aby omówić przebieg zawartych tam bitew. W poprzednim materiale opisałem bitwę pod Fulford, w tym zaś skupię się na starciu pod Stamford Bridge. Fulford. Wikingowie zajęli York, ale odstąpili od łupienia miasta, które ocalało dzięki wstawiennictwu Dostiga. Król norweski zadowolił się zatem wzięciem trybutu oraz zakładników, po czym Wikingowie opuścili miasto. Rozbili się obozem niedaleko Rickall, gdzie Harald Hardrada zaproponował pokój mieszkańcom Northumbrii w zamian za zaopatrzenie jego wojsk i za kolejnych zakładników. Król Anglii, Harold II, szykował się w tym czasie do odparcia ataku Normanów Wilhelma II. Gdy doszły do jego wieści o przegranej jego sojuszników, zebrał jak najszybciej tylu wojowników, ilu był w stanie, i wyruszył na północ, świadom, że nigdy nie będzie w stanie wygrać wojny toczonej na dwa fronty. Razem z nim w wyprawie wzięli udział Earl z Northumbrii, Waltheof, i brat Harolda, Gyrth. Ich armia, w zdecydowanej większości piesza, dokonała niezwykłego wyczynu, pokonując liczącą niemal 300 km drogę z Londynu do Yorkshire w ciągu zaledwie 5 dni, maszerując w dzień i w nocy. Będąc na miejscu, Harold dowiedział się od miejscowych, że Wikingowie wyznaczyli im miejsce na przekazanie obiecanego zaopatrzenia pod Stamford Bridge, moście nad rzeką Derwent. Harold Godwinson zyskał tym samym istotną przewagę nad wrogiem. Wiedział, gdzie on się znajduje i jakie ma plany, podczas gdy Wikingowie nie byli świadomi nadciągających wojsk króla Anglii. Rozłożeni obozem po obu brzegach rzeki Derwent czuli się bezpieczni. Też przybycie wojsk nieprzyjaciela było dla nich całkowitym zaskoczeniem. Harold II wybrał wczesną porę do ataku, przez co w momencie, gdy jego wojska otoczyły wrogów, wielu z nich jeszcze spało lub dopiero się budziło. Siły Norwegów pod Stamford Bridge oblicza się na około 6 tysięcy ludzi, podczas gdy Anglicy mieli mieć od 10 do 15 tysięcy. Poza tym Wikingowie rozdzieleni byli na dwie grupy po obu brzegach rzeki. Dodatkowo około 3 tysiące Wikingów pozostawało w Rickall, gdzie pilnowało floty niemal 300 okrętów. Na krótko przed atakiem do Haralda I i Tostiga przybył samotny jeździec, który zaoferował Tostigowi pokój i zwrot jego włości, które stanowiły blisko 1/3 Anglii, jeśli stanie przeciwko Norwegom. Na to Tostig spytał, co otrzyma w takim razie Harald Hardrada. Odpowiedź brzmiała: 7 stóp angielskiej ziemi, gdyż jest wyższy od większości swoich ludzi. Następnie jeździec zawrócił do linii wojsk angielskich. Zaskoczony śmiałością tego człowieka, Harald spytał Tostiga o jego imię, by dowiedzieć się, że był to sam król Anglii. Nagły i gwałtowny atak zaskoczył Wikingów, którzy na tym etapie ponieśli znaczne straty, usiłując sformować pozycję obronną. To jednak okazało się niemożliwe, gdyż przewaga przeciwnika była znaczna, zaś otoczeni z trzech stron byli idealnym celem dla angielskich strzelców, głównie procarzy, ale także i łuczników. Dosłownie masakrowani, Norwegowie rozpoczęli odwrót przez most na drugi brzeg, gdzie znajdowała się większa część ich wojsk. Tylko niewielu zdołało jednak tam dotrzeć. Anglicy atakowali dalej, jednak ich uderzenie zostało na pewien czas zatrzymane przez norweskiego berserkera, który samotnie stał na moście, walcząc przy pomocy topora i kładąc trupem blisko 40 wrogów. Został zabity dopiero, kiedy jeden z Anglików wszedł do rzeki i płynąc, wbił mu włócznie od spodu w trzewia, zadając cios pomiędzy deskami mostu. Uzyskany przez tego bezimiennego bohatera czas pozwolił jednak pozostałym Norwegom uporządkować jako tako szyk i sformować mur tarcz, za którym schronili się ostatni z uciekających. Uskrzydleni dotychczasowym sukcesem Anglicy przebyli most i, zwierając szyk, natarli na wroga. Morale Wikingów jako pierwsze zaczęło szwankować. Dochodziło także do porzucenia przez wojowników szyku. Miał na to wpływ ciągły ostrzał z łuków i proc. Od jednej ze strzał zginął w pewnym momencie sam król Harald Hardrada, co dodatkowo osłabiło wolę walki Wikingów. W końcu sukcesy na flankach doprowadziły do otoczenia wojsk norweskich. Atakowani ze wszystkich stron naraz, Wikingowie złamali szyk. Poległ także i Tostig. Wieść o ataku Anglosasów dotarła ze sporym opóźnieniem do Oriego, przybranego syna Haralda Hardrady, który dowodził wydzieloną do pilnowania okrętów grupą. Zebrawszy swoich ludzi, przybył on na miejsce bitwy najszybciej jak tylko mógł. Zmuszeni do morderczego biegu w zbrojach, niektórzy z Wikingów mieli nie przeżyć tego wysiłku.
Zmęczenie ludzi Ojego sprawiło, że ich dotarcie na pole bitwy nie wpłynęło w sposób istotny na jej przebieg, nieznacznie tylko opóźniając klęskę Norwegów. Sam Oj został zabity jako jeden z pierwszych. Resztki Wikingów rzuciły się do ucieczki, wielu utonęło w okolicznych rzekach i bagnach, zaś pole bitwy pokryte było kośćmi poległych przez całe dekady. Przyjmuje się umownie, że przegrana pod Stamford Bridge zakończyła epokę Wikingów, rozpoczętą najazdem na Lindisfarne w 793 roku. Klęska Norwegów była całkowita. Jej skalę oddaje najlepiej fakt, że z 300 okrętów, które wzięły udział w wyprawie, tylko 24 mogły powrócić, gdyż do obsadzenia pozostałych brakowało ludzi. Król Anglii pozwolił na to, odebrawszy wcześniej od ocalałych wodzów norweskich przysięgę, że nigdy już nie najadą Anglii. Wikingowie pod wodzą Olafa, syna Haralda, wrócili do Norwegii, która uległa podziałowi między Olafa i jego brata Magnusa. Harold nie mógł się jednak cieszyć zwycięstwem, gdyż 3 dni później wielka armia Normanów pod wodzą Wilhelma wylądowała w Pevensey Bay w Sussex, zmuszając króla Anglii do pospiesznego powrotu na południe. Zwycięstwo pod Stamford Bridge Anglicy zawdzięczają przede wszystkim szybkiemu marszowi swoich wojsk, co było możliwe zapewne dzięki dawnym rzymskim traktom. Ważne było także sprawnie przeprowadzone rozpoznanie, które umożliwiło Haroldowi Godwinsonowi lokalizację sił wroga. Wikingowie, przekonani o własnym bezpieczeństwie, zaniedbali z kolei tego ostatniego, przez co praktycznie do samego końca nie wiedzieli o zagrożeniu. Być może swoją rolę odegrał tu Tostig, zapewniając Haralda, że po zwycięstwie pod Falford i oszczędzeniu Yorku, Northumbria wiernie stoi za nim. Największym błędem Norwegów popełnionym w trakcie bitwy było niewątpliwie pozwolenie Anglikom na spokojne przeprawienie się przez Derwent, skoro jeden tylko berserker był w stanie powstrzymać wojowników Godwinsona na moście i zadać im straty, to dziwi, że nie poważono się na atak w momencie, w którym tylko część sił anglosaskich była na każdym z brzegów rzeki. Można przypuszczać, że wpływ miał na to chaos wśród wojsk norweskich. Zdecydowanie defensywna taktyka, przyjęta potem przez Hardarodę, okazała się nieskuteczna.